Diecezja bielsko-żywiecka ma nowego biskupa pomocniczego. Konsekracja księdza doktora Piotra Gregera odbyła się w bielskiej katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja. Urząd Stanu Cywilnego przeniósł się do nowego budynku przy placu Ratuszowym 5. W biurze obsługi interesanta bielskiego magistratu uruchomiono kasę biletową Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Hala wielofunkcyjna pod Szyndzielnią przez 3 dni gościła najlepszych karateków w stylu Shotokan na naszym kontynencie. Święta za pasem, miasto więc proponuje bielszczanom i przyjezdnym doroczne święta na starówce. Diecezja bielsko-żywiecka ma nowego biskupa pomocniczego. Konsekracja księdza doktora Piotra Gregera odbyła się w bielskiej katedrze pod wezwaniem świętego Mikołaja. Takie uroczystości diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie obchodziła. Do Bielska Białej na konsekrację przyjechało aż 16 biskupów z kraju i zagranicy. Eucharystię z udzieleniem święceń biskupich prowadził metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz i on też wygłosił homilię. Po przedstawieniu kandydatury księdza doktora Piotra Gregera, nominację Stolicy Apostolskiej na biskupa odczytał nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore. Drugim współkonsekrantem był gospodarz diecezji bielsko-żywieckiej, ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. To on najlepiej zna swojego dotychczasowego współpracownika, a od teraz biskupa pomocniczego. Ksiądz Greger był dotąd bowiem wicedyrektorem Instytutu Teologicznego imienia świętego Jana Kantego w Bielsku Białej. Teraz będzie pomagał biskupowi Rakoczemu w kierowaniu diecezją. Zadaniem każdego biskupa jest być dla każdej osoby w sposób szczególny i widoczny żywym znakiem Jezusa Chrystusa, nauczyciela, kapłana i pasterza. Drogi biskupie Piotrze, wspieraj moją trudną i wymagającą posługę. Wspieraj wysiłki całego prezbiterium Kościoła Bielsko-Żywieckiego. Bądź przewodnikiem ludowi Bożemu. Inspiruj go Słowem Bożym, umacniaj łaską sakramentów i świadectwem życia. Ucz umiłowania liturgii, którą sam tak kochasz i znasz, bo w niej żyje sam Chrystus, Odkupiciel człowieka. I za chwilę będziemy uczestnikami, świadkami Twoich narodzin do posługi biskupi. Otaczają Cię najbliżsi przyjaciele, biskupi, kapłani, współbracia zakonni, bardzo liczne drogie siostry zakonne, klerycy. I Kościół modli się za Ciebie, byś był biskupem według Bożego serca, byś był wierny Bogu i człowiekowi, byś był mądrym i roztropnym pasterzem, byś promieniował dobrocią i życzliwością, byś prowadził ludzi do Boga. Urząd Stanu Cywilnego przeniósł się do nowego budynku przy placu Ratuszowym 5. Bardziej komfortowo, nowocześniej i przestronniej. To podstawowe zalety przenosin urzędu z dotychczasowej siedziby przy placu Opatrzności Bożej. Teraz USC zajmuje parter i pierwsze piętro odkupionego przez miasto od banku handlowego w Warszawie budynku vis-a-vis ratusza. Dziennikarzy po nowej siedzibie oprowadzał gospodarz, kierownik bielskiego USC Jerzy Bożek. Na parterze znajdują się stanowiska do przyjmowania petentów rejestrujących standardowe miejskie procedury urodzin, zawarcia małżeństw i zgonów. Na pierwszym piętrze znajdują się zasadnicze pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie uroczystości, czyli sale ślubów, jubileuszowa, a nawet mały barek do wzniesienia toastu. Tu też usytuowano biura pracowników USC. Mogę powiedzieć tak, że koło historii się zatoczyło, dlatego że pierwotnie Urząd Stanu Cywilnego mieliśmy się w sąsiednim budynku ratuszu, potem ratusza, potem znajdował się przy Placu Wolności, potem znajdował się ostatni urząd przy Placu Opatrzności Bożej, a teraz wróciliśmy na Plac Ratuszowy 5, czyli można powiedzieć, że koło historii się zatoczyło, jeśli chodzi o siedziby Urzędu Stanu Cywilnego. Ten budynek zasiedliły również inne wydziały, ale tak naprawdę głównie przysługuje Państwu, prawda? No, my jesteśmy takim urzędem, który zajmuje dosyć dużo miejsca z racji naszej funkcji. No i tak szczerze mówiąc, zajmujemy parter i pierwsze piętro, no więc w tym momencie można powiedzieć, że jesteśmy takim jakby jądrem tego budynku. W biurze obsługi interesanta bielskiego magistratu uruchomiono kasę biletową Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Bilety na miejskie linie można oczywiście kupić jak dotąd w kioskach, ale nie miesięczne. Te dotąd nabywać można było wyłącznie w siedzibie MZK przy ulicy Długiej oraz w drugim punkcie przy ulicy Sukienniczej.
Chcąc ułatwić życie osobom korzystającym z czerwonych autobusów, władze miasta zgodziły się na propozycję MZK, aby dodatkową kasę, w której można kupić wszystkie rodzaje biletów, umieścić na terenie biura obsługi interesanta w budynku przy placu Ratuszowym 4. Punkt realizuje sprzedaż biletów dla klientów indywidualnych. Do sprzedaży zostały wprowadzone wszystkie nominały biletów, jakie oferuje Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. W chwili obecnej funkcjonuje jedno stanowisko kasowe. Oczywiście w miarę potrzeb będzie uruchamiane dodatkowe stanowisko kasowe. Duże zainteresowanie? Coraz większe obserwujemy, że z dnia na dzień klienci chętnie korzystają z tego punktu, także mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta Bielska-Białej będą zadowoleni. Hala wielofunkcyjna pod Szyndzielnią przez 3 dni gościła najlepszych karateków w stylu Shotokan na naszym kontynencie. Shotokan to bodaj najpopularniejsza odmiana spośród sztuk walki zaliczanych do dużej grupy karate. Najlepsi sportowcy tej dyscypliny przyjechali do Bielska-Białej, by rywalizować w organizowanych po raz pierwszy w naszym mieście Mistrzostwach Europy. Przyjechało włącznie 700 osób, 405 zawodników z 23 krajów. No myślę, że na pewno ta liczba i tyle osób no świadczy o wielkości tej imprezy. No praktycznie od tygodnia czasu jesteśmy cały czas na wysokich obrotach. Nie wyobrażam sobie, jak się ta impreza skończy, jak potem przejść do takiej normalności. Będzie bardzo ciężko wrócić do takiego spokojnego trybu życia. Hala i organizatorzy spisali się znakomicie. Oceny turnieju i poziomu zarówno wśród zawodników, jak i działaczy są jednoznacznie pozytywne. A dla Bielszczan dodatkowym powodem do dumy było zdobycie przez Polskę złotego medalu kobiecej drużyny w kata. W 3-osobowym składzie znalazła się bielszczanka Karolina Ścieżka, podopieczna klubu Atemi, organizatora mistrzostw. Święta za pasem. Miasto więc proponuje Bielszczanom i przyjezdnym doroczne święta na Starówce. Nowością 5. edycji Świąt na Starówce będzie ekochoinka. Zainstalowane na nie ekoświatła zapalą się tylko wtedy, gdy im sami pomożemy. Zaproponujemy naszym mieszkańcom bardzo ciekawy program. Będzie zarówno program artystyczny, w którym wystąpią między innymi zespoły znane w Bielsku jak Grupa Furmana, Dzień Dobry, Włóczy Kije, Kamuflaż. Także trochę tych zespołów będzie. Wystąpią również uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Bielsku Białej z kwartetem saksofonowym. Będą również kolędy, pastorałki, będą najpiękniejsze zwyczaje związane ze świętami. Wystąpią również kapele góralskie Beskid i Zbójnicy, którzy zaprezentują folklor góralski związany z tym okresem świąt. Także to myślę, że ci wszyscy, którzy przyjdą na rynek, będą mieli coś również dla ducha. Oczywiście jak tradycyjnie już okres świąteczny sprzyja temu, żeby pomyśleć o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta i dla nich już tradycyjnie będzie się kręciła karuzela, z której będą mogli korzystać bezpłatnie, będą mogli jeździć na tej karuzeli. Przygotowaliśmy również specjalnie warsztaty nazwane warsztatami świętego Mikołaja, gdzie będą mogły dzieci przygotować się do tego, jak zrobić ozdoby choinkowe z papieru, pomalować kubki, przygotować upominki dla swoich najbliższych, dla dziadków, dla babci, dla rodzeństwa. No i oczywiście będzie święty Mikołaj, który będzie częstował najmłodszych cukierkami, drobnymi prezentami, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. No oczywiście święta się kojarzą z okresem, gdzie lubimy coś dobrego zjeść, w związku z tym będzie również gastronomia, gdzie będą serwowane tradycyjne potrawy związane ze świętami, będą również napoje gorące, nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Będziemy mieli wiele, wiele dodatkowych atrakcji. Nowością 5. edycji Świąt na Starówce będzie ekochoinka. Zainstalowane na nie ekoświatła zapalą się tylko wtedy, gdy im sami pomożemy. Po raz pierwszy w tym roku udało nam się zorganizować ekoprzystań świętego Mikołaja. Będzie to coś niezwykłego, ponieważ zarówno choinka, która będzie ustawiona w tym ekomiejscu, będą sanie, będą renifery i wszystko to oświetlone będzie lampkami w ilości ponad 600 kolorowych lampeczek. Będzie to wszystko świeciło pod jednym warunkiem. Będą ustawione 2 rowery stacjonalne. Jeżeli uczestnicy tej wspaniałej imprezy zechcą pedałować i im szybciej będą pedałowali, tym lepiej te lampeczki będą świeciły. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Warto przyjść, warto zobaczyć. Przypominam, 17-18 grudnia, rynek Starego Miasta.